Pryzmat. Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Hej wszystkim, dziś jest ze mną Kiwi, twórczyni muzyki elektronicznej. Cześć. Cześć, cześć. Z tej strony Wiktor Fejkiel. Z których gatunków starasz się czerpać najwięcej? Wydaje mi się, że ogólnie przekrój jest dosyć duży i nie mam czegoś takiego, że nie wiem, siadam i słucham konkretnego właśnie gatunku i tam, nie wiem, wypisuję sobie jakieś takie smaczki, tylko po prostu to, czego słucham, a słucham bardzo różnorodnej muzy, potem gdzieś tam się zbiera w mojej głowie i przez sitko przechodzi w moją muzykę, więc trochę tej elektroniki jest, jest trochę też rapu i ogólnie kultury hip-hopowej, jest trochę takich delikatniejszych, nie wiem jak to, indie popowych, można by powiedzieć, piosenek. I to wszystko gdzieś tam się składa na to, co robię. Wydaje mi się, że trochę to też słychać, bo to nie jest do końca taka, nie wiem, mocna elektronika i tylko tyle, tylko jest też ten taki delikatniejszy wokal albo też tekst, który czasem gdzieś wchodzi w jakąś melancholię. Więc to wszystko gdzieś tam wynika z tego miksu, który jest na moich playlistach. No właśnie, się tak chciałem spytać, czy to się przekłada na to, czego słuchasz na co dzień, to już odpowiedziałaś, że tak. Czyli te inspiracje do tej artystki Banks można o, znaleźć. Tak. To też. A to chyba w utworze Tańcz, ona jest jakaś taka największa, gdzie nawet jak czytałem komentarze, tam wiele ludzi mówiło, tak. Że ale podobne, ale co do tego dojdziemy może potem. A jakieś twoje inne niemuzyczne inspiracje, które cię motywują? No tu już bardziej jak do tekstów, prawda? Mm-hmm. Się trzeba odnosić. No myślę, że życie, jakkolwiek banalnie to nie brzmi. No wydaje mi się, że ogólnie najwięcej czerpię, nawet więcej niż gdzieś z muzyki innych artystów, to z tego, co się dzieje dookoła mnie, czyli ze spotkań z ludźmi, z tego, co kto tam mi opowiada, albo co zaobserwuję. Na pewno natura też jakoś na to wpływa, bo zawsze jak gdzieś tam się zaszyję w lesie, albo gdzieś tam właśnie z pieskiem po krzakach łażę, to ta głowa trochę odpoczywa i potem generuje fajniejsze pomysły, także to taki trochę zbiór. Wydaje mi się, że wiele artystów się pod tym też podpisze, że tak to trochę działa. Czy jest szansa na to, że kiedyś jak Patryk Depen napiszesz piosenkę o swoim psie? No może. Może mam nadzieję, że weselsze. No właśnie, jako pozytywniejszą. Tak. Kiedy zaczęłaś pierwsze prace nad pętlą? Tak, żeby rzeczywiście usiąść i coś tam dłubać, to po premierze epki, czyli to był listopad 2000, zawsze mi się mylą 2020, mhm. Tak. Zamknęliśmy epkę. Dwie piosenki z pętli w sumie były zrobione już gdzieś tam przed epką, ale na takiej zasadzie, że wiesz, ona w ogóle, nie wiem, miała tam tylko wokal, jakieś delikatne, takie bardzo jakby pierwsze demo. A no mowa tu o singlach, czy raczej jakieś niekoniecznie? Mówimy o śnie i co było tam zrobione jeszcze wcześniej? I angielski Limits, tylko w ogóle było w innej formie, w ogóle jeszcze nie wiedziałam, że będzie po angielsku, dokładnie. Więc w sumie płytkę robiłam rok taki równy, bo od premiery epki do tego, kiedy zamknęliśmy materiał, to właśnie był rok takiej pracy dosyć intensywnej. Wspomniałaś już o tej anglojęzycznej Limits. Dlaczego się zdecydowałaś na taki zabieg, że część utworów jest, znaczy część, no dwa utwory po z tego co powiedziałem, dwa utwory po angielsku chyba. I reszta po polsku. Dlaczego jakby nie chciałaś domknąć jej już po polsku, jak taka większość dominuje? Wiesz co, nie myślałam o tym jakoś tak, nie wiem jak to powiedzieć, koncepcyjnie, tylko po prostu te akurat dwie piosenki, później jak już zaczęliśmy nad nimi pracować i jak przyszedł czas pisania tekstu, to bardziej mi brzmiały po angielsku, a kiedyś w ogóle robiłam muzę tylko i wyłącznie po angielsku, w sensie nie umiałam napisać piosenki po polsku, bałam się tego w ogóle, żeby cokolwiek po polsku napisać, więc stwierdziłam, że w sumie fajnie będzie wrócić do tego i dać taki smaczek, ale zupełnie nie jest to jakiś taki kierunek, że chciałabym właśnie iść tylko i wyłącznie w stronę angielskich rzeczy albo gdzieś tam wybijać za granicę. Na razie myślę, że bardziej bym się skupiała na polskich, a to były takie dwa dodatki, można powiedzieć. Sentymentalnie trochę po prostu. Mhm. Za produkcję współodpowiedzialni są bracia Sarapata. Jak zaczęła się twoja współpraca z nimi? To
to już właściwie było przed epką, kiedy ja w ogóle zdecydowałam, że coś bym chciała z tym moim materiałem zrobić, bo wcześniej się wstydziłam. No i po prostu napisałam na fejsie, znaczy tak, kojarzyłam wcześniej Sarapatów tutaj z takiego krakowskiego po prostu świadka i też z zespołu Salk, bo wcześniej grali, robili tam właśnie muzę z Marcelką. Natomiast właściwie nie pomyślałam o nich, jakoś nie przyszli mi do głowy, tylko najpierw napisałam na Facebooku, szukając producenta, a że właśnie Michał się odezwał i powiedział: Kiwi, wpadaj do nas, no to tak się to potoczyło i w sumie zrobiliśmy razem epkę i potem no już nie było odwrotu i musieliśmy robić dalej. Tak, tu już wspominamy o tych współproducentach bądź producentach, to mam takie od razu pytanie, a co cię łączy ze Sarnulą? Bo powiem ci, że jak pierwszy raz miałem do czynienia z twoją muzyką, to było naprawdę rok temu z epką. Tak patrzę, że jest Sarnula i patrzę, że Kiwi, wokalistka elektroniczna, muzyki elektronicznej, tak. Gdzie jakby Sarnulę, powiem wprost, kojarzyłem tylko od Adiego Nowaka. Dlaczego akurat ten Sarnula i w ogóle, jak to no się stało? No to właściwie jest ciekawe, bo z Sarnickim się znamy, tak, bo to właśnie Kamil Sarnicki, znamy się właściwie już... kurde, z 10 lat chyba, albo nawet nie wiem ile, ale zaczęło się od tego, że my zaczęliśmy grać razem, bo on jest też gitarzystą i graliśmy w Krakowie takie jobki, jak to nazywamy, po prostu w duecie z gitarą covery. I on dopiero przez tą drogę, jak zaczynał od gitary, potem zaczął się interesować produkcją, zaczął robić jakieś bity i potem wskoczył bardziej w ten taki światek hip-hopowy. Więc poznaliśmy się jeszcze, jak w ogóle nie robił muzy takiej, wiesz, jako producent. A że się bardzo lubimy dotychczas, to stwierdził, no mam bicik, pokaż, znaczy pokażę ci, może coś tam fajnego wybierzesz. I akurat to były takie, i na epce to była piosenka Nocą, i na płycie to był plagiat. To były dwa bity, po prostu, które mi się bardzo spodobały u niego i stwierdziłam, że czemu nie, w sumie nie ma co się ograniczać. Czyli, no, czyli jednak można powiedzieć, że Sarnula swój sukces zawdzięcza tobie i nawzajem. Super stwierdzenie. Ale dobra, teraz takie pytanie znowu trochę bardziej ogólne. Czym ten album dla ciebie jest? Czy on jest dla ciebie zwykłą rzeczą, którą trzeba było odhaczyć na swojej, powiedzmy, karierze, żeby przejść dalej? Bo nie wiem, czy to wspominałem, ale to jest swój debiutancki album, z czego sama się śmiałaś, że cały czas jeszcze jesteś debiutantką tak naprawdę, mimo tego, że na scenie takiej już funkcjonujesz. No, no tego 2020 roku. No, czym on jest dla ciebie? Tak jak mi, no, tutaj już mówiłaś o tych obserwacjach, ale jest formą autoterapii, czy bardziej przekazaniem trochę siebie, byś mogła się do tego ustosunkować? No tak, no na pewno myślę, że nie jestem tam odhaczeniem i tym, że po prostu tylko do przodu, bo staram się być jakby też w rzeczywistym czasie i czerpać najbardziej tak naprawdę z tego, że robię muzę, czyli z tego procesu tworzenia danej piosenki, bo to jest najprzyjemniejsze dla mnie z tego wszystkiego, nie potem nagrywanie, nie miksowanie, nie promocja, chociaż to już też jest coraz ciekawsze, tylko ten moment takiego, kiedy siedzę i robię po prostu tą muzę. Więc po pierwsze to jest moja pasja i to, że tak lubię spędzać wolny czas, to jakby wychodzi z tego, a dodatkowo to, że no chciałabym oczywiście pokazać siebie w tych piosenkach i chciałabym zainteresować ludzi tym, co tam mam do powiedzenia i do zaśpiewania tak naprawdę. Więc no wydaje mi się, że tak, że to po prostu no, dla mnie jakby na ten moment nie wyobrażam sobie życia nie robiąc tego, więc po prostu to jest jakiś tam przymus wewnętrzny, że robię tą muzykę i chcę to rozwijać dalej, nie? A gdzieś od początku powstał w tobie taki pomysł, żeby to wszystko wokół tego snu otoczyć, który mimo tego, że nie nazwałaś płytę snem, to tak jak chyba wspomniałeś, że jest to słowo, które się pojawia w każdej piosence. Tak, w prawie każdej, już nawet nie pamiętam teraz dokładnie, ale na pewno w większości. Szczerze mówiąc, to najpierw to było nieświadome. Najpierw zaczęłam po prostu pisać i po jakimś czasie dotarło do mnie, że w sumie ciągle gdzieś tam ten sen. Myślałam o tym, żeby tak też nazwać płytę, ale stwierdziłam, że to będzie za proste i że zostawię po prostu to gdzieś w tych piosenkach. Ale nie wiem, no to moja podświadomość. Ja nie zastanawiam się jakoś specjalnie pisząc teksty, w sensie bardziej to wypływa ze mnie, niż ja jakoś specjalnie analizuję.
Więc gdzieś ta podświadoma aura, taka senna, ewidentnie po prostu czyha gdzieś tam nad tą płytą. Zdarza ci się wracać do całego albumu? No bo rozumiem, że tu mówiłaś o tym utworze Tańczy. Czy masz tak czasem, że nie wiem, jadąc gdzieś, a odpalę sobie i słuchasz cały album? No szczerze mówiąc, akurat dzisiaj mi się nawet zdarzyło, a to dlatego, że kupiłam sobie nowego soundbara do telewizora i chciałam zobaczyć, jak ten materiał zabrzmi na tym. Także dzisiaj w ogóle przed przyjazdem tutaj sobie słuchałam całej płyty, po długim czasie takiego niesłuchania, więc miałam takie, o, dalej jest okej. Że spoko wyszło. Tak. Co do okładki, myślę, że możemy przejść do tego, bo z tego, co wyczytałem, pracujesz też jako taka designerka, jakby grafik, no ktoś taki. I czy to jest twój autorski projekt okładki? Jeśli chodzi o okładkę, no to sam taki pomysł na tą pętlę i na ten motyw w ogóle pętli na płycie, po tym jak wpadłam na ten tytuł w ogóle, że to będzie ta pętla, to gdzieś zrodził mi się w głowie, ale nie miałam takiego stricte, wiesz, jakby graficznego podejścia, że siedziałam i narysowałam konkretnie tą pętlę, tylko zebrałam inspirację i wrzuciłam naszemu cudownemu grafikowi, który współpracuje z wytwórnią, więc on przygotował finalnie projekt, ja zrobiłam taki szkic, po prostu jak w pęcie obrysowałam siebie tymi pętelkami, on potem po prostu zrobił z tego takie cudo, bo dalej uważam, że jest naprawdę aktualnie gdzieś tam w moich gustach, także powiedzmy, że połowicznie był to mój projekt. O. Ja wiem, że już o tym wspominałaś kiedyś w jednym z wywiadów, ale skąd pomysł na taką oprawę graficzną koloru niebieskiego, błękitnego? Jakbyś mogła to jeszcze słuchaczom przytoczyć. Dlaczego akurat, no bo tu umówmy się, tak jak wszystkie te zdjęcia singlowe i tak dalej, wszystko krąży gdzieś wokół tej bieli, błękitu, czerni, taki jakby jest to spójne, za co też jakby pochwały. Czy to jest też twój pomysł, żeby tak to graficznie zrobić? Jeśli chodzi o sam kolor, to gdzieś wyszło przy okazji robienia zdjęć i ja wiedziałam, że chcę iść tak jak w sumie przy teledysku do plagiatu mieliśmy niebieski i pomarańczowy, to były takie dwa jakieś kolory klucze, ale zdecydowałam, że bardziej ten niebieski jakoś pasuje do takiego moodu całej płyty, w sensie jest taka właśnie trochę senna, taka i to właśnie ten taki odcień, nawet błękitny bardziej, więc no było gdzieś tam to przemyślane na etapie, wiesz, jakby tworzenia, robienia zdjęć, bo też właśnie autorem zdjęć jest Wiktor Franco, który miał bardzo duży wkład w ten cały koncept i to, co tam się finalnie też w środku na płycie dzieje, bo to nie jest tylko okładka, tylko więcej zdjęć, także jakoś tak, taka burza mózgów trochę, można by powiedzieć, na to wpłynęła. Wszystkim wam bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Dzięki.